To dam, rozpoczęliśmy. Teraz będzie ubogie intro. Jak jest jakiś filmik profesjonalny, to by się przydało intro. O, tu jest takie ubogie. Bardzo ważny temat. Matka Boża szkapleżna. Szkapleż. Podstawowe rzeczy, pytanie i odpowiedzi dotyczące szkapleża. Punkt pierwszy łapka w górę. Punkt drugi. Nie, dobra, punkt pierwszy można pominąć. Punkt drugi. Co to jest szkapleż? To zacznę od pewnej historii tego szkaplerza, bo szkaplerz to jest taka szata, którą zakonnicy zakładali na swoją tunikę, czyli to taka trochę sutanna, prawda, tylko w wersji zakonnej. Zakładali pewien kawałek materiału długi na, na swoją właśnie tą tunikę, po to, żeby jak się pobrudzą, to łatwiej było przeprać ten kawałek materiału. Można nawet wymienić niż tą tunikę. Z przodu i z tyłu był, był właśnie taki kawałek materiału i tutaj taki otwór na, na głowę. Zaraz wam to pokażę, bo ja byłem w Karmelu i miałem habit i miałem też szkaplerz właśnie w wersji takiej podstawowej, zakonnej. Teraz zadanie znajdź Woliego, gdzie tu jest brat Teodor od Miłości Miłosiernej, 2010 rok nowicjat. Mam nadzieję, że bracia mi przedarują, którzy jeszcze są tutaj na, na zdjęciu. O, na przykład widzicie z prawej strony najbardziej e, e, trzeci od, od prawej, tak, taki kawałek materiału zwisający od głowy, że tak powiem, to jest właśnie szkapleż kiedyś go noszono e, po to, żeby ochraniał przed zabrudzeniami, ale on później i nie miał żadnego duchowego znaczenia. Ale on później ewoluował i Matka Boża nadała mu znaczenie. Powiedziała, że to jest jej szata. Na początku istnienia zakonu Karmelitów już pojawił się ogromny kryzys w taki sposób, że mógł przestać istnieć ten nowo powstający zakon. To było około XII wiek. I Matka Boża ukazała się generałowi, czyli temu najważniejszemu w zakonie. I w objawieniu, właśnie, dała mu ten szkaplerz. Jako znak przymierza z nią. Związała z nim różne obietnice i obowiązki. Można więc powiedzieć, że szkaplerz to jest znak przymierza z Maryją. Też znak poświęcenia Maryi. To jest ważne. To jest fajne, to jest bardzo dobra definicja szkaplerza. Szkaplerz to przymierze z Maryją, szkaplerz to znak przymierza. Szkaplerz to poświęcenie się Maryi. Każdy z nas jest wezwany do tego, żeby naśladować Maryję. Ale szkapleż jest jakby półką wyżej, możesz się jej poświęcić, szczególnie w tym znaku szkapleża. Jeżeli zobowiąz... przyjmiesz te zobowiązania, które niesie szkapleż, tym o tym za chwilę, to będziesz miał różne obietnice od Matki Bożej. Oczywiście, przypominam, to nie jest objawienie takie jak pismo święte, Biblia, tradycja kościoła pisane z dużego T, Niemniej jednak pomaga do tego, by się zbliżać do Matki Bożej i wchodzić w nią w zażyłą relację. I ja mam tutaj taką mądrą, mądrą właśnie czasopismo, w którym mam wypisane różne obowiązki i przywileje. To najpierw posłuchajcie przywilejów związanych ze szkaplerzem świętym, znoszenia szkapleża. Szkaplerz ewoluował i na pewnym etapie zamieniono taką dużą, długą szatę, którą widzieliście z przodu i z tyłu, sięgającą prawie kostek, na otaki taki szkaplerz, który jest w formie takiego małego, małego sukna. Z przodu wizerunek Matki Bożej, szkaplerznej właśnie, ale uwaga, to dam teraz wyciągamy i z tyłu też coś jest. Mamy przód i tył, a z tyłu jest Pan Jezus i Jego niepokalane wróć, i Jego najświętsze serce. Więc Matka Boża jest tarczą z przodu, a Pan Jezus osłania tyły. Tak należy nosić: jak ktoś źle nosił w złej kolejności, to właśnie tak trzeba. Matka Boża z przodu, Pan Jezus z tyłu i to jest taki, to taki też trochę pancerz, właśnie chroniący przed pokusami złego. No i masz. Czasami jest niewygodny, plączę się, zwłaszcza nie wiem, podczas snu. Na pewnym etapie papież pozwolił na to, żeby zamienić takie sukno, taki kawałek materiału. Dostępne przywileje też były dla świeckich, nie tylko dla zakonników, karmelitów. Papież pozwolił, żeby to zmienić na medalik. I nazywamy taki medalik, medalik szkapleżnym. Jak ktoś mi przynosi do zakrystii jakieś medaliki do poświęcenia, to ja sprawdzam najpierw, co to jest, bo kiedyś pamiętam, że taka ośmiolatka przyniosła y, razem z mamą medalik po prostu do poświęcenia patrzę. Z przodu medalika Matka Boża, właśnie z takim charakterystycznym, y, przewieszonym szkapleżem, takim jak ja mam na szyi, y, a z tyłu właśnie Pan Jezus ze swoim sercem. I tak to nie wystarczy tylko poświęcić, tak jak każdą inną rzecz, dewocjonalia i sobie sam nałoży człowiek. Tu jest różnica, bo przy nałożeniu szkaplerza to człowiek jest poświęcony Maryi. Poświęca się człowieka. Dlatego też, jak się wytrze jakiś albo zniszczy szkaplerz, to można po prostu kupić nowy, nie trzeba go na nowo święcić. Cudowny medalik czy inne medaliki trzeba byłoby na nowo święcić. Osoba jest poświęcona, więc jeżeli się wytrze, zniszczy, zgubi, po prostu kupić nowy, samemu nałożyć. Ale na początku jest konieczny obrzęd nałożenia. Każdy kapłan, niekoniecznie karmelita, może nałożyć ten szkaplerz w odpowiednim obrzędzie. Y więc możecie swojego księdza w parafii, jeżeli tylko on znajdzie odpowiedni tekst, do tego zgodzi się, to może wam nałożyć ten szkaplerz. Każdy kapłan. Diakon zresztą też może y y ma taki ma takie prawo do, do nakładania tego szkaplerza. Ktoś pytał, czy jeżeli nigdy w kościele nie, ktoś nie przyjmował szkaplerza, na przykład tato dał, nosi, ktoś całe życie nosi, nie musi być nałożone przez kapłana. To jest konieczne, żeby korzystać właśnie z tych przywilejów i z tych obowiązków. Takie to przymierze jest, są pewne warunki, trzeba je spełnić. Owszem, um. Dobrze, to wróćmy właśnie do tych przywilejów związanych ze szkaplerzem. One są bardzo mocne, rzeczywiście. Dużo, dużo, dużo Matka Boża obiecuje. Posłuchajcie. Kto umrze odziany szkaplerzem świętym, nie zostanie potępiony. Nie wiem, czy czujecie, co tu jest obiecane. Kto umrze odziany szkaplerzem świętym, nie zostanie potępiony. Niby to jest proste, żeby nosić codziennie ten szkaplerz, ale zawsze są jakieś ale. Ale nie pasuje do sukienki, ale mnie uwiera, ale się zgubił, ale zapomniałem, ale może gdzieś tam zapomnę o nim, albo nie czuję tego, albo jeszcze coś innego, albo wytarł mi się i nie kupiłem nowego. Nosić cały czas, no dobrze, to powiedzmy do kąpieli to taki sukienny, to wiecie, można ściągnąć, mieć blisko. Jak się na saunę idzie, no to z takim czymś, no nie, tym bardziej z medalikiem, bo będzie palił za chwilę. Yy, ale jak już się na basen idzie, no to można z medalikiem. No z tym ja próbowałem kiedyś pływać, szybko mi się, szybko mi się urwał yy, taki, taki szkaplerz w takiej formie. Yy, kto umrze odziany szkaplerzem świętym nie zostanie potępiony. Ja widziałem u osób yy, właśnie, które były dręczone przez złego ducha, jak zły duch robił wszystko, żeby one nie miały tego szkaplerza. Zaczynała się modlitwa uwolnienia. Obserwowałem pierwsze co albo tak, albo jeżeli gdzieś był już w innym miejscu, bo ja mówiłem, nawet tym osobom weź to zdejmij, bo zaraz będziesz miał na nowo będziesz musiał kupować łańcuszek. Więc, yy, yy, więc te osoby na przykład wkładały głęboko do kieszeni, to było podczas modlitwy, gdy już osoba straciła świadomość. Yy, i, i, I widzę, że szuka gdzieś w kieszeni, szuka, szuka, wyciąga, wyrzuca, prawda? Już, już w takim transie wy, wywołanym przez złego ducha. Mam nadzieję, że was nie przerażam. To nie był exorcję, to była modlitwa uwolnienia, w którym tam u, uczestniczyłem. Między innymi ja. No właśnie, tak, tak, to, tak to właśnie diabeł sprawia, że, żebyśmy za wszelką cenę nie mieli przy sobie tego szkaplerza. Y, zwłaszcza y, różne duchy odpowiedzialne za y, nasze potępienie i śmierć. To im to w ogóle nie na rękę. pali, jakoś tak uwierał. Y, no, y, dalej, jakie są przywileje? Y, noszący szkaplerz jako czciciel Matki Bożej zapewnia sobie jej opiekę co do, y, co do duszy i ciała w tym życiu i szczególną pomoc w godzinie śmierci. Tu chyba komentarza nie trzeba. Każdy, kto pobożnie nosi szkaplerz święty i zachowuje czystość, według stanu zostanie wyprowadzony z czyśćca osobiście przed ma przez Matkę Bożą w pierwszą sobotę po swojej śmierci. Też kapitalna to jest obietnica. Trochę stara nam się tu eschatologia nie rozumienie eschatologii yy, przebija. Yy, po drugiej stronie raczej nie ma poniedziałku, wtorku, środy, czwartku, ale jakoś tam czas musi płynąć. W jakiś sposób dla nas jeszcze nie niezrozumiały. Więc Matka Boża po prostu obiecuje, że jeżeli ktoś zachowuje czystość według stanu, czyli są też jakieś warunki, jeżeli ktoś nie zachowuje, no to nie będzie, to przymierze jest złamane z Maryją. Matka Boża mu obiecuje, że osobiście w pierwszą sobotę po swojej śmierci zostanie wyprowadzony z czyśca. Dalej. Ci, którzy należą do bractwa Szkapleżnego są duchowo złączeni z zakonem karmelitańskim, mają udział w jego duchowych dobrach za życia i po śmierci, a więc w mszach, świętych komuniach, świętych umartwieniach, modlitwach, postach. A więc jeżeli ktoś przyjmuje Szkapleż, kapłan nadaje jakąś modlitwę, ja zazwyczaj pod twoją obronę nadaję. Ja też gdy przyjmowałem takie takie wskazanie miałem, codziennie w intencji bractwa Szkapleżnego pod twoją obronę i nie w ogóle pod twoją obronę, tylko w intencji bractwa Szkapleżnego. Więc, jak ktoś wchodzi, to uczestniczy w tym, że ktoś się za niego modli we wspólnocie, w bractwie, ale też karmelici, Bosi, Karmelici, Trzewiczkowi tak zwani, y, odprawiają Sza Świętą za, za bractwo. i wiele innych takich właśnie duchowych dóbr z tego skarb, co można czerpać, jeżeli ma się szkaplerz. Ym, olbrzymie korzyści, a teraz obowiązki. No bo to nie jest tak, że jak ktoś już nosi, to to hulaj dusza piekła nie ma. Nie, 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 to nie działa automatycznie i to nie jest talizman. Co musi taki człowiek, który przyjmuje szkapleż, decyduje się na poświęcenie Matce Bożej, na wejście w przymierze z Maryją, na wybranie półki wyżej niż to, do, do czego każdy jest wezwany, z racji Ewangelii, z tego, co Jezus mówi, do czego zobowiązuje przez swoje słowa, naśladować cnoty Matki Najświętszej i szerzyć jej cześć. Chyba normalne, no ale trzeba to sobie przypominać i, i nie hulej dusza piekła nie ma, tylko naśladować cnoty Matki Najświętszej. Szerzyć jej cześć. Dniem i nocą nosić na sobie szkaplerz. Niektórzy pytali, ale proszę księdza, czy to trzeba na szyi? E, słuchajcie, bo to najlepiej, żeby to na szyi, bo zobaczcie, była ta szata taka. Y, mam więcej trochę zdjęć z karmelu, to wam pokażę. O, była tutaj szata taka długa. Później ona się zmieniła na takie coś, później zmieniła się na medalik, a później ten medalik na przykład, czy można na ręku. No w sumie, czy Matka Boża będzie jakiś straszny problem robiła, że na ręku, ale nie wiem, jaki kolejny etap już miałby być. Więc lepiej, lepiej na szyi i, i to, to jest pewna odwaga. I czy dla kobiet zwłaszcza może być to duży trud. Idę na wesele, zamiast jakiegoś ładnego medali, medaliona, czy nie wiem, co tam kobiety noszą, nie znam się, to mieć właśnie szkaplesz i ktoś zapytał, U, co ty masz, prawda? A później trzeba się tłumaczyć. Właśnie to jest też świadectwo przynależności do Matki Bożej. Jakiś właśnie znak przymierza. Dokładnie to nosić, nosić. I jeżeli ktoś ma jakiś krzyżyk, no to można dwa, i jedno i drugie. Ja wiem, że to dla kobiet może brzydko wygląda, ale no, pff, takie poświęcenie, jak chcesz, możesz podjąć. Nie, nie, ma, nie ma lekko. Można oczywiście inne też mieć medaliki. Ja mam, ja mam zwykle dziś na, na, na te potrzeby taki, taki, na nasze potrzeby założyłem taki szkaplerz. Ja zwykle noszę medaliki św. Benedykta, cudowny medalik i, i szkaplerz. Mam trzy na szyi. Wydaje mi się, że to jeszcze nie jest dewocja, że tak się obwieszam jak chłinka. To jest moje. Dobra, słuchajcie, mamy tu jeszcze inne te. Pokażę Wam jeszcze zdjęcia z Noicia Tu. Tu się tak składa, że z bańkami mydlanymi jestem. A jeszcze wtedy w ogóle nie, nie robiłem tych bańek tak na poważnie, że tak powiem. Yy. No, szkaplerz to jest to, co, co, co to jest taka szata, która od szyi w dół i z tyłu. Też tu jest kaptur, też mam za głową. To jest trzecia część habitu. Oprócz tuniki szkaplerza to jest jeszcze taki kaptur. Ale czekajcie, może Wam jeszcze coś pokażę. Tylko teraz uwaga. Zobaczcie, w nowicjacie nie ma tak, że cały czas się modlą. E, o, też się dobrze bawiliśmy w nowicjacie. Jak widać, e, się działo. No, bo byłem, kto, kto nie wie, to byłem właśnie przez rok w nowicjacie u Karmelitów Bosych. Stąd też moja szczególna cześć do Matki Najświętszej Szkapleżnej. E, dobrze, jeszcze kilka pytań, e, które zadaliście, i, i spróbujemy lądować. Gdzie można kupić szkaplerz? W dewocjonaliach albo przez internet. Tam, gdzie inne po prostu pobożne świece, medaliki, książeczki. Czy musi poświęcić ksiądz? Tak, musi. Czy można nosić jako medalik? Można, te same łaski. Czy można nałożyć dziecku szkaplerz? Trzeba, to dziecko musi być świadome, samo musi się poświęcić Maryi. Czyli już tak 7 lat, to jest taka granica w prawie kanonicznym używanie rozumu, że, że samo rozumie, do czego, czego się podejmuje. i Czy chce się poświęcić Matce Bożej, czy nie, czy chce nosić, czy nie. Jeżeli ktoś przez wiele lat nie nosił tego szkaplerza, porzucił, co ma zrobić? Wyspowiadać się z zaniedbania, nałożyć, kupić i nałożyć sobie nowy. Jak mówiłem, nie musi nowego poświęcać, ponieważ ta osoba już jest poświęcona. Jak to naprawić? Po prostu przeprosić Matkę Bożą, yy, wynagradzać jej sercu z niewagi, niewierność i z nową gorliwością nosić, świadczyć, modlić się, poświęcać, naśladować jej cnoty. Jakie jeszcze pytania za zadaliście? Yy, yy, kapłan yy, nakłada tylko i wyłącznie w wersji sukiennej szkaplesz. Czyli jeżeli ktoś chce, żeby mu kapłan nałożył, musi taki nabyć. Często jeżeli gdzieś jest tak w większej gronie osób nałożenie żeby można tam nabyć właśnie taki szkapleż. Trzeba podejść do księdza, wytłumaczyć. Mam szkapleż karmelitański, czy ksiądz jest w stanie mi go nałożyć. Później po nałożeniu przez kapłana można zmienić na ten medalik właśnie. Czy to taki blaszany, zwykły, czy, czy srebrny, czy złoty, niektórzy też noszą. Tak, to chyba najważniejsze Wasze pytanie, które tutaj sobie wypisałem, zaznaczyłem. Decyzja. Nie, nie musisz. To musi być dobrowolna Twoja decyzja: że chcesz wejść w przymierze z Maryją, że decydujesz się na te ofiary związane z noszeniem szkaplerza, ale też, ale też chcesz przyjąć te obowiązki na siebie. I nie traktujesz go jako amulet, który ma ci zapewnić niebo. Ale z drugiej strony, jak starasz się wypełniać to przymierze, to możesz przyjąć te wielkie obietnice, że nie zazna ognia piekielnego, kto nosi szkaplerz. Że go szybko z Matka Boża wyprowadzi. Gdy on będzie wierny przymierzu właśnie w znaku szkaplerza. To jeśli chcecie, w każdy dzień, nie tylko 16 lipca, we wspomnienie Matki Bożej Szkapleżnej można przyjąć właśnie taki znak, nosić. Szkaplerz to nie jest to samo, co cudowny medalik, to nie jest to samo, co zwykły medalik, każdy inny trzeba je osobno święcić. Ten, jak mówiłem, jest znakiem przymierza, osoba jest poświęcona i nie trzeba go... Taka różnica jest właśnie, że, że tego nie trzeba święcić, gdy się zużyje, zgubi poprzedni czy pierwszy poświęcony. To co? Chcecie się poświęcić Matce Bożej? Pytanie zostawiam Wam. A jak chcecie coś jeszcze na kanale, to pozerkajcie tu, tu, a tu. Jak chcecie więcej podobnych materiałów, to poproszę. Jeżeli chcecie jeszcze jakiś temat, macie jakieś pytania, żebym temat jakiś podjął, to napiszcie w komentarzu. Ja Was błogosławię w imię Ojca, I Syna, I Ducha Świętego. Amen. Dobrze Dzień. jesteście.